Witam wszystkich w Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Z Wami Aleksander Chyriecki, tutaj osoba, która u nas tutaj odbyła kolejne dni kuracji. Chciałaby przedstawić swoją opinię, tak, powiedzieć, co pomogło, co się podobało, może co się nie podobało. Proszę się przedstawić i powiedzieć, jak to w Pani sytuacji wyglądało. Nazywam się Katarzyna Kruszyńska-Mikłowska, przyjechałam z Torunia. Po raz pierwszy usłyszałam o Akademii od mojej znajomej, która poleciła mi, i byłam tutaj 2 lata temu. Teraz jestem po raz drugi. Zetknęłam się z bardzo niepowtarzalnymi metodami, choć starymi, takimi, można by rzec, ludowymi, troszeczkę zapomnianymi już przez ludzi, metodami terapii, terapii chorób, wzmacniania również organizmu. Po raz pierwszy zetknęłam się z terapią wodą, zimną wodą, ciepłą wodą. Czyli hartowanie organizmu. Hartowanie organizmu. Oczywiście widziałam to, jak w telewizji ktoś robił, natomiast jak gdyby wydawało mi się, że to są takie rzeczy dla ludzi, dla jakichś specjalnych ludzi, którzy mają jakieś specjalne możliwości i siły wytrzymania czegoś takiego. Natomiast okazało się, że w zasadzie każdy człowiek może to zrobić, no chyba że ktoś już wyjątkowo, no powiedzmy na łożu operacyjnym, no taka osoba, która nie jest sprawna fizycznie. Natomiast każdy zdrowy i mniej zdrowy człowiek, który jest samodzielny, począwszy od dzieci, po rodziców, starszych ludzi, może taki zabieg wykonać sam, samodzielnie, w warunkach domowych również. I przede wszystkim tutaj pobyt jak gdyby w Akademii umożliwia z jednej strony korzystanie z zabiegów, które tutaj są oferowane, natomiast z drugiej strony również uczymy się pewnych rzeczy, uczymy się sami wykonywać to wszystko, co tutaj poznaliśmy. Niektóre rzeczy z powodzeniem właśnie robiąc w domu na co dzień. I powiem, że po raz pierwszy jak byłam, był to dla mnie ogromny szok, zetknięcie się w szczególności z zimną wodą. Tak zimną, bo jest to woda w bani poniżej minus powiedzmy 3 stopnie czasami, czasami minus więcej. Natomiast nauczyłam się dzięki temu wchodzić do jeziora i od 2 lat morsuję, wchodzę no, zimą do jeziora. No i bardzo się z tego cieszę, bo przede wszystkim nie choruję, nie mam żadnych problemów z chorobami typu przeziębienia, grypy, katar, to hartowanie organizmu bardzo pozytywnie na to wpływa, tak. Organizm wtedy walczy zdecydowanie szybciej, jest przystosowany szybko zareagować na takie chłodniejsze wyziębienia organizmu i tak dalej, tak? A poza tym nawet miałam tutaj też taki przypadek, kiedy na samym początku czułam się lekko jakby podziębiona, miałam zatkany nos i wbrew pozorom po wejściu do tej zimnej wody wszystko wróciło do normy i jest. Tak, u nas były nawet przypadki takie, że dziecko małe, kilkoletnie, miało gorączkę kilka tygodni i nie mogli niczym zwalczyć z żadnymi antybiotykami, było praktycznie po jednym dniu takie hartowania lodowate wody, zimno, ciepło i tak dalej, to dziecko na drugi dzień gorączka spadła i normalnie się normalizowała. Więc to jest naprawdę, wszystkim polecamy. Tutaj ludzie, którzy się hartują, tutaj do nas przyjeżdżają, uczą się przede wszystkim tego, a wszyscy tutaj grupowo, to jest psychologicznie po prostu łatwiej, bo to jest tylko przygarada, blokada psychologiczna, żeby odważyć się wejść przede wszystkim, tak? Ale jak tutaj jesteście w grupie, to łatwiej, bo jeden poszedł, drugi poszedł, nie ma bariery takiej wiekowej żadnej, że każdy może z tego korzystać. Dobrze, ale oczyszczanie na przykład może wątroby, Pani opowie, jak to u Pani? No więc też po raz pierwszy, no są metody, których wcześniej może o nich słyszałam, natomiast nigdy nie wykonywałam ich na sobie, ze względu nawet na to, że po prostu się bałam to zrobić. I jak gdyby przebywając tutaj, możemy się przede wszystkim nauczyć
takich prostych czynności, które wykonujemy później w domu. Na przykład wydawało mi się też, jak gdyby nie do przejścia, nie dla mnie, wykonywanie lewatywy. I wydawało mi się to, że to jest jakiś taki straszny proces. Natomiast zrobiłam to i nauczyłam się i myślę, że z powodzeniem będę stosowała to w domu. I jest to coś, co stosujemy w oczyszczaniu jelit, w oczyszczaniu wątroby. Zgadza się. My tutaj staramy się ludziom, wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas, przede wszystkim, żeby nauczyć, żeby oni mogli wykonywać tą profilaktykę w domu później, żeby podtrzymać ten efekt, podtrzymać ten organizm i uczymy wszystkie to, co tutaj widzą, to jest ogólnodostępne z naturalnymi, nietrudnymi rzeczami, które mogą ludzie też w domu później częściowo wykonywać tak, żeby sobie podtrzymać ten przede wszystkim stan organizmu, tak? Dobrze, a może coś z zabiegów, któreś Pani podkreśli, może coś Pani wcześniej, Pani miała jakieś doświadczenie z innymi gdzieś ośrodkami, coś może Pani porównać? To znaczy, nigdy nie spotkałam ośrodka o tak intensywnej terapii, o tak skondensowanym ilości zabiegów w ciągu dnia. Zgadza się, tak, zaczyna się od rana do wieczora praktycznie. Tak. Jest to po prostu tak naprawdę, można powiedzieć, ciężka praca w pewnym sensie, terapeutyczna. Oczywiście jest to jak najbardziej dla ludzi, którzy chcą po prostu coś zrobić dla swojego zdrowia, a nie po prostu leżeć i czekać, aż to zdrowie przyjdzie do nich. Tak, my zawsze twierdzimy, że nie da rady uzdrowić człowieka na siłę, czyli człowiek przede wszystkim musi chcieć, dążyć do tego, żeby my jesteśmy tutaj tylko po to, żeby Państwu otworzyć możliwości, pokazać, jak to się robi, te zabiegi jak najbardziej dobrze wpływają, ale nic na siłę człowiekowi nie można zrobić, bo on musi chcieć dążyć do tego, żeby się uzdrowić, tak? Tak. No i poza tym jest coś, czego jak gdyby prawdopodobnie nie uda się zrobić poza kliniką. Cały szereg masaży, które są tutaj przeprowadzane i które są masażami bardzo silnymi, bardzo nietypowymi czasami, może z tego względu na siłę jak gdyby ich działania i też na sposób wykonywania, ponieważ w innych ośrodkach terapii są one bardzo słabe, takie z mniejszą siłą wykonywane i można powiedzieć, że czasami to jest taki rodzaj głaskania, a nie masażu. Tak, bo przeważnie masaże są relaksacyjne, tak, które oni dla przyjemności, żeby się zrelaksować. Tutaj u nas są masaże wszystkie tak dobrane, żeby pomóc człowiekowi, żeby no nie są może niektóre przyjemne, ale są przede wszystkim lecznicze. Pod takim kątem to jest dobrane. To się zgadza. Może coś Pani chciałaby, nie wiem, dodać jeszcze poza tym, co jeszcze w Pani w sytuacji się zmieniło, czy coś polepszyło się, Pani się doświadczyło oczyszczania wątroby tyle razy, Pani już wielokrotnie, może coś to spowodowało w kierunku naprawy organizmu, jakieś zmiany. Pani w sumie dosyć krótko nas było, tylko 3 dni i później 6 dni, ale może za ten czas coś się zmieniło. Ja muszę powiedzieć, że ogólnie o wiele lepiej się czuję, mam więcej energii, więcej sił do działania i po prostu czuję się zdrowsza. Ostatnio robiłam wyniki TSH, które były bardzo dobre. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli porównując, brać pod uwagę dzisiejszy stan, a ile lat, powiedzmy, czy ile miesięcy, pół roku, czy kilka lat do tyłu, czujemy się podobnie? Ja się czuję o wiele lepiej, także nieporównywalnie lepiej. Wcześniej nie miałam czasami siły wstawać z łóżka, teraz po prostu nie mam takich dni, no czasami jestem w pracy, powiedzmy, intensywnie pracując, jestem przepracowana, ale nie mam no, takiej niemocy, po prostu takiego braku siły jak kiedyś. No to super. Może Pani coś chce powiedzieć naszym widzom, którzy teraz nas oglądają, którzy też tak samo czytają, widzieli dużo filmików, ale nie są zdecydowani, może czegoś brakuje wiedzy, żeby się przekonać lub no, przekazać im coś takiego, żeby czy poleca Pani, nie poleca, może coś dodać od siebie jeszcze. Ja przede wszystkim polecam te zabiegi wszystkim, żeby jak największe grono ludzi mogło się zapoznać z tym, co można stosować i jak można swoje zdrowie poprawić, jak można dbać o swoją odporność, bo po prostu w Polsce
lekarze i środowisko medyczne nie bardzo, wręcz w ogóle nie wspomina o tym. Jest, można by powiedzieć, taka garstka lekarzy, którzy się tym interesują, zajmują, takim alternatywnym sposobem uzdrawiania. Natomiast pozostali lekarze stosują tylko środki farmakologiczne, które tak naprawdę nie poprawiają naszego zdrowia, wręcz niekiedy poprzez przyjmowanie pogarszają, niszczą naszą wątrobę i jak gdyby nie ma z tego wyjścia. Jeżeli więcej ludzi poznałoby takie metody, gdzie można po prostu żyć zdrowo i nawet w wieku starszym również żyć dobrze i zdrowo, to bardzo zachęcam, żeby jak najwięcej osób uczyło się tutaj właśnie w klinice tych metod i stosowało je na co dzień i na pewno będą zadowoleni. Oczywiście, polecamy wszystkim tą profilaktykę, tą metodę oczyszczania jak najbardziej, żeby jak ktoś potrzebuje pomocy, zapraszamy do naszego ośrodka, żeby doświadczyć, nauczyć się, oczyścić się, wzmocnić się i żyć zdrowo całe życie. Ja chciałam również podziękować za pobyt tutaj i za to, że taka klinika powstała w Polsce, że jest coś takiego, że można z tego korzystać, że nie jest to gdzieś tam na drugim końcu świata, Europy, a w Polsce. Też się cieszymy, że Państwo tutaj są w stanie do nas przyjechać. Jeszcze raz wszystkim polecamy, zapraszamy do Świebodzic, do Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.